Witajcie kolejny raz. Wróciliśmy na budowę. Pomimo tego, że na zewnątrz jest mróz, niestety opóźnienia mamy już tak duże, że musimy pracować nawet w takich warunkach. Na obiekcie jest mniej więcej 0 stopni, tak więc to jest graniczna temperatura, przy jakiej cokolwiek jeszcze jesteśmy w stanie coś zrobić. Przewody elektryczne są oczywiście bardzo sztywne, ale jeszcze umożliwiają montaż. Natomiast w momencie, jak temperatura spada poniżej zera, no to już nie to, że my nie dajemy rady, tylko po prostu materiał traci swoje właściwości i praca z nim jest bardzo trudna. Tak więc walczymy na granicach możliwości, jeśli chodzi o warunki techniczne, ale pokażę Wam, co udało się zrobić. Górę mamy w zasadzie już gotową. Całe okablowanie jest już na miejscu. Wcześniej pokazywałem Wam przygotowanie do wycięcia tras, natomiast w tej chwili jest już całe okablowanie na miejscu. Wszystko jest wprowadzone. Okablowanie jest już w puszkach, ponumerowane, połączone. Tak więc to jest wszystko gotowe do tynkowania. W tej chwili tylko zaślepki i ten poziom jest gotowy. Podejścia wszelkie pod gniazda. Czy tak jak tu, bateria multimedialna, czyli mamy gniazda internetowe, gniazda telewizyjne plus 3 gniazda zasilające. Oczywiście gniazda teletechniczne wszystkie są dwukablowe, zarówno internet jak i telewizja. Prowadzone są 2 przewody. Gniazdka również o sprzęty będą podwójne, tak więc będziemy w stanie podłączyć i 2 razy satelitę i 2 punkty internetowe plus oczywiście korytko do okablowania pod telewizor. Jak widzicie, w tej chwili punkty pod klimę są już na miejscu. A tak wyglądają trasy elektryczne. Czyli zasilenia główne układane w peszlach. Wszystko schodzi nam się do naszej tablicy rozdzielczej. Tablica elektryczna jest w garażu, znajduje się praktycznie pod nami. Możemy znaleźć, gdzie są główne zasilenia. Te przepusty to są wszystko obwody gniazdowe i część oświetlenia, które schodzi bezpośrednio do tablicy. I stąd całe okablowanie rozchodzi się po budynku. Tu mamy kolejny przykład baterii przygotowanych pod automatykę domową. W tej chwili zapasy są bardzo długie. Oczywiście w momencie, jak montowany jest osprzęt elektryczny, nadmiar jest obcinany, wszelkie połączenia są robione. Tu mamy jeszcze dodatkowo okablowanie niskoprądowe pod czujniki temperatury, na przykład w momencie, gdyby tu był montowany system Fibaro. Kolejna bateria multimedialna pod telewizję. Kolejny klimatyzator. Tu mamy systemowy syfon. Zostaje tylko rewizja. Po zatynkowaniu oczywiście jest to obcinane. I gotowe. Na te wszystkie instalacje położona zostanie druga warstwa styropianów i dopiero później instalacja ogrzewania podłogowego. W tej chwili brakuje jeszcze hydrauliki. W przyszłym tygodniu chcemy puścić wszystkie trasy hydrauliczne, które znajdują się na tym poziomie i będziemy mogli wszystko zamykać, układać podłogówkę i większość instalacji na budynku będzie gotowa, bo duża część instalacji z parteru prowadzona jest właśnie tymi trasami na piętrze. Tak więc większość prac związanych z elektryką mamy już za sobą. A ci, co trochę siedzą w tym, wiedzą, że z instalacją elektryczną jest najwięcej zabawy. Tak więc jak już zamkniemy elektrykę, to reszta prac pójdzie szybko. Natomiast tu mamy główne trasy teletechniczne. W tamtym miejscu będzie szafa rakowa, gdzie cała teletechnika z domu będzie schowana. Natomiast w tym miejscu planowana jest centrala alarmowa. Również tutaj wszystkie kable alarmowe są prowadzone. To jest teletechnika, czyli internet, telewizja. Wyprowadzone są już przewody antenowe, które idą na dach. Mamy 6 przewodów antenowych, czyli telewizja naziemna plus satelitarna, plus 1 kabel w zapasie i 2 kable internetowe na razie czego, gdyby była potrzeba montażu jakiejś instalacji radiowej. Natomiast oprócz tego planujemy jeszcze światłowód, który poprowadzany będzie do tablicy głównej. W momencie, jak kiedyś pojawi się tutaj światłowód, będzie można całą szafę teletechniczną zasilić bezpośrednio ze światłowodu. I tak to przygotowujemy. W tej chwili przyjechały już kształtki wentylacyjne. Wykorzystujemy kształtki systemowe z uszczelkami, tak żeby nie było mowy o jakichś nieszczelnościach.
tej chwili będziemy zasilać nasze rozdzielacze i prowadzić je do centrali wentylacyjnej, która będzie znajdowała się w garażu. Tak więc za chwilę większość instalacji będziemy mieli gotowych. Zostanie nam tylko ułożenie styropianów i ogrzewania podłogowego. Te duże płaszczyzny, które tutaj widzicie, posłużą nam jako chłodzenie płaszczyznowe, czyli te ściany, zarówno ta na dole, jak ta na górze, jak i ta nad schodami, będą wyłożone orurowaniem ściennym, które wraz z pompą ciepła, tutaj akurat jest planowana pompa ciepła powietrzna, latem będą wykorzystywane do schładzania salonu. Oczywiście będzie można wykorzystać podłogówkę, która będzie na całym budynku, ale wiadomo, że sama podłogówka nie da rady schłodzić tego budynku, dlatego zwiększamy powierzchnię wymiany ciepła, tak żeby wspomóc chłodzenie za pomocą podłogówki i te właśnie trzy duże ściany wykorzystamy do schładzania części salonowej. Głównym źródłem chłodzenia na tym obiekcie mają być oczywiście splity tradycyjnej klimatyzacji, natomiast chłodzenie płaszczyznowe przy użyciu pompy powietrznej ma być tylko jako wspomaganie i w momencie, kiedy będą naprawdę duże upały, uruchomione mają być splity. Natomiast przez większą część czasu myślę, że chłodzenie płaszczyznowe przy użyciu orurowania podłogówki da sobie radę, żeby utrzymać klimat i komfort na tym obiekcie. Tak więc tyle na dzisiaj. Jak tylko pojawi się coś nowego, postaram się Wam to wszystko pokazać. A tymczasem do zobaczenia na innej budowie.